Polska Razem Zjednoczona Prawica w Grudziądzu, stojąc w obronie interesu mieszkańców miasta, przedstawia obywatelski projekt uchwały dotyczący obniżenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców wodą i zbiorowego odprowadzania ścieków przez gminę miasto Grudziądz. Inicjatywa ta powstała właściwie oddolnie. Mieszkańcy sygnalizowali nam, że się nie zgadzają z zarządzeniem prezydenta miasta, które pojawiło się na stronie internetowej wodociągów miejskich. To zarządzenie mówi o tym, że zwiększa się dosyć znacznie taryfa za odprowadzanie ścieków i wprowadzona została nowy punkt, nowa opłata, czyli to jest tak zwana opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych. Wiemy, że pan prezydent miasta, że Rada Miasta Grudziądza nie zgodziła się na podwyższenie stawek proponowanych przez prezydenta miasta i jakby ten projekt prezydenta na sesji Rady Miasta upadł. W związku z tym pan prezydent, mając do tego prawo, wydał zarządzenie, o którym mówiłam wcześniej. I to zarządzenie niestety bardzo mocno uderza po kieszeniach mieszkańców Grudziądza. Dlatego też członkowie Polski Razem Zjednoczonej Prawicy postanowili działać i w ciągu 2 dni zebrali przynajmniej 250 podpisów. Te podpisy jeszcze spływają. Mieszkańcy się bardzo chętnie podpisywali. My zdajemy sobie sprawę z tego, że jest grudzień i że tak naprawdę sesji już wiele w Radzie Miasta nie będzie. Natomiast pan prezydent miasta może na jeszcze tych sesjach, które będą, postawić ten projekt pod rozpatrzenie radnych miasta i zachęcamy do tego. Mało tego, uważamy, że w tak ważnej sytuacji dla mieszkańców pan prezydent ma prawo zwołać nadzwyczajną sesję, tak jak zrobił to wczoraj. Więc jeżeli jest temat gorący i palący, to zawsze sesję można zwołać i tutaj w tym przypadku, słuchając obywateli i swoich radnych, bo to jego radni również nie zgodzili się na podwyższenie stawek. Po prostu podjąć ten temat i postawić na sesji. Mam nadzieję, że będzie to, że wtedy takie stawki, jakie my proponujemy, zostaną przegłosowane i mieszkańcom nie zafunduje się podwyżek. W przeciągu ostatnich 2-3 dni zbieraliśmy podpisy, stworzyliśmy obywatelski projekt uchwały, wyszliśmy na ulicę. Fakt jest taki, że jest zima, jest dosyć zimno i w zasadzie w Grudziądzu ciężko zbiera się podpisy w taką pogodę. Natomiast tutaj w sytuacji, kiedy mówiliśmy o kwestii opłat za wodę, ludzie zdają sobie sprawę, że mają być podwyżki, podpisywali bardzo chętnie. 2 dni 250 podpisów w naszym mieście to jest naprawdę bardzo dobry wynik, z czego się cieszymy. No i wychodzimy przed szereg, dając prezydentowi tak naprawdę gotowy projekt uchwały jako alternatywę, jako prezent z naszej strony z okazji Mikołajek, aby mógł wprowadzić niższe taryfy za odbiór ścieków oraz za wodę. Ponieważ wodociągi miejskie w Grudziądzu, z naszych informacji wynika, że co roku generują zyski. Dlatego też ja jako poseł dzisiaj składam wniosek do pana prezesa zarządu miejskich wodociągów w Grudziądzu o udzielenie informacji i wyjaśnień odnośnie sytuacji finansowej spółki i udzielenie mi odpowiedzi na szereg pytań. Te pytania dotyczą roku 2015 i tych 11 miesięcy roku 2016. Pytam, jakie spółka uzyskała przychody w roku 2015, jak kształtował się podział kosztów z wyszczególnieniem na poszczególne rodzaje kosztów, ile wynosiło wynagrodzenie
netto osób pełniących różne funkcje w spółce, ile wynosiła nagroda roczna, w jaki sposób rozdysponowywano zysk spółki. Pytam też o nakłady inwestycyjne, na co pieniążki poszły, w jakich wysokościach. I pytam też, jakie nakłady inwestycyjne w samą sieć wodociągowo-kanalizacyjną też spółka wykonała. Pytam o zyski. No i tutaj jest pytanie, ponieważ wiemy, że zyski zawsze są, co roku, to co się z tymi pieniążkami dzieje? Mieszkańcy mówią, zyski wodociągi muszą przekazują co roku panu prezydentowi, żeby on załatał dziury w budżecie. I pytamy, dlaczego? Przecież jeżeli spółka generuje zyski, to one powinny iść na, po pierwsze, modernizację sieci wodociągowej, ściekowej, a po drugie na obniżenie właśnie opłaty. Mieszkańcy Grudziądza nie są bogatymi ludźmi. Miasto nie jest bogate. Więc nie rozumiemy, dlaczego te zyski nie są przekazywane, nie pozwalają ulżyć po prostu kieszeni każdego mieszkańca Grudziądza.